Czy w basenie jest montowany odpływ denny i czy jest on wymagany? Odpływ denny nie jest standardowym elementem wyposażenia naszych basenów. Oczywiście na Twoje życzenie możemy go zamontować. Nie jest to jednak konieczne, gdyż do opróżniania basenu możesz używać pompy zanurzeniowej, a właściwą cyrkulację dolnych partii wody możesz wymusić odpowiednim nastawieniem oczka wylotowego w dyszach napływowych. Jak spuścić wodę z basenu? Wodę z basenu spuścisz, przełączając zawór na pozycję odpływ. Resztę wody możesz wypompować pompą zanurzeniową. Jeśli w basenie masz zamontowany odpływ denny, to wystarczy użyć tylko jego. Czy mogę wylać wodę po sezonie na trawę? 2 tygodnie przed opróżnieniem basenu zaprzestań stosowania środków chemicznych. Woda jest wtedy wolna od związków chloru i możesz ją wykorzystać do podlania ogrodu przed zimą. Jak przygotować basen do zimy? Kiedy chowasz kąpielówki i wyciągasz cieplejsze ubrania z szafy, to znak, że do zimy powinieneś przygotować także Twój basen. Wymaga to kilku czynności. Po pierwsze, odpompuj wodę z basenu poniżej poziomu dysz i skimera. Następnie osusz instalację hydrauliczną, na przykład przy pomocy kompresora. Kolejny krok to spuszczenie wody z filtra i pompy filtra. Nie zapomnij zdemontować pompę filtra i schować ją w ciepłym pomieszczeniu. A do pozostałej wody w basenie wlej środek do zimowania zapobiegający tworzeniu się glonów. Szczegółową instrukcję zamknięcia basenu na zimę znajdziesz na naszej stronie.